Dzień z Republiką, czas zacząć. Witam bardzo serdecznie Państwa i witam pierwszego z naszych gości, profesor Henryk Domański, socjolog. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz widzimy się z panem profesorem po 4 dniu czerwca. 4 czerwca, który, jak powiedział Donald Tusk, zmienia wszystko w polskiej polityce. Nic już nie będzie takie jak wcześniej. Wiadomo, że to są słowa wypowiadane na wiecu politycznym, na potrzeby pewnych emocji, ale jest co komentować na pewno. Strona opozycyjna, a w zasadzie głównie Koalicja Obywatelska, mówi o ogromnym sukcesie, o największej demonstracji, a nawet nie tyle demonstracji, co poruszeniu, przebudzeniu społecznym od 1989 roku. Zresztą są tam używane pewne nawiązania, także w warstwie symbolicznej, do 4 marca 1989 roku. Na ile te porównania są trafione, a na ile nie? Trafione jest to, że jest to sukces w sensie liczebności, bo tam było chyba kilkaset tysięcy, nie wiadomo ile, ale to robiło wrażenie, tak jak się patrzyło na ulice Warszawy, tak jak ja to oglądałem w telewizji. Więc z tego punktu widzenia, bo byłby problem, gdyby ta demonstracja była rozrzedzona, że gdyby tam było, to byłaby porażka, bo to byłaby taka bardzo wymierna. Więc jeżeli chodzi o to pierwsze kryterium, natomiast można by się zastanowić nad innymi elementami potencjalnego sukcesu. W moim przekonaniu takim sukcesem było to, że Donald Tusk, udało mu się zmobilizować, czy raczej skłonić liderów tych partii opozycyjnych, żeby razem z nimi poszli, co mogło robić wrażenie, że następuje pewna konsolidacja opozycji, co jest założeniem złudnym, bo w moim przekonaniu żadna taka konsolidacja nie następuje. Chyba było to od początku zamiarem Donalda Tuska, żeby zrobić właśnie takie wrażenie, a następnie, już tutaj idę dalej w te spekulacje, a następnie wymusić na tych liderach, że skoro szliśmy razem, trzymaliśmy się prawie że pod ręce, no to podpiszmy wspólną listę. O to tutaj chodziło w gruncie rzeczy i o powtarzanie tego argumentu do wyborów, że tylko właśnie w takiej jedności sami coś znaczy mi widzicie sami. Więc ja sądzę, że to był drugi element tego sukcesu, aczkolwiek przejściowy. Istnieje takie przypuszczenie, które występuje w tej chwili wśród komentatorów, że Prawo i Sprawiedliwość i prezydent dodało trochę paliwa politycznego czy emocjonalnego do sukcesu tego marszu, sukcesu frekwencyjnego. Chodzi oczywiście o ustawę związaną z powołaniem komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich i ten bardzo szybki podpis prezydenta, a później jeszcze szybsza, chciałoby się powiedzieć, propozycja nowelizacji tej ustawy. Czy pan profesor zgadza się z taką oceną, że tych ludzi byłoby zapewne mniej, gdyby nie właśnie to działanie Prawa i Sprawiedliwości? Tak, ja myślę, że to było odbierane w tej interpretacji narzucanej znowu przez Platformę Obywatelską, głównie przed 4 czerwca, a po podpisaniu przez prezydenta tej ustawy i nowelizacji, było odbierane jako takie ewidentne naruszenie demokracji, które nie musi pozostać bez reakcji ze strony społeczeństwa polskiego. Więc tak, był to element, chociaż właściwie od paru dni po 4 czerwca o tym już przestaliśmy mówić. Raczej mówi się o tym marszu. Natomiast, że to było jednym z ogniw pobudzających, to jak najbardziej, tak mi się wydaje. No i teraz rodzą się pytania, co dalej? Dlatego, że część komentatorów związana z sympatiami z opozycją, a głównie z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, mówi game changer, teraz już śniegowa kula będzie się toczyć w dół zbocza, nabierając prędkości i nabierając masy. Pojawił się już sondaż sporządzony na zlecenie TVN-u, Kantaru, sondaż już Koalicja Obywatelska wyprzedziła tam o 1 czy 2 punkty procentowe Prawo i Sprawiedliwość. Także jak to się mawia w takich sytuacjach, tej siły już nie zatrzymacie. Czy rzeczywiście, czego się możemy spodziewać w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o te poparcia? Ja myślę, że niczego zasadniczego. Być może jakiś przyrost poparcia dla Platformy nastąpi, 1,5-procentowy.
Bo to jest wskaźnik pewnej siły i jak zwykle mówimy o tym elektoracie niezdecydowanym, na kogo głosować, bo zwolenników Platformy nie trzeba przekonywać. Wszystko tak. Jedno, czy poszli, czy nie poszli, to i tak będzie te 27-28%, a nie 31%, jak sądzę. To jakiś błąd był. Znaczy nie błąd, tylko wynik losowy, zwykły w tego rodzaju badaniach. To jest niemożliwe, żeby Platforma wyprzedziła PiS, bo nie potrafimy tego wytłumaczyć. Tym bardziej, że ten sondaż nie był zrobiony po jeden dzień po 4 czerwca, z tego co ja pamiętam, tylko w trakcie. To po pierwsze. Więc efekt 1,5-procentowy przyrost poparcia dla Platformy sądzę, natomiast ulegnie to ostudzeniu w takim sensie mobilizacji, przekonywania tego elektoratu niezdecydowanego. Po prostu z oczywistego powodu, że 4 czerwca to nie jest 4 października. Gdybyśmy mieli teraz wybory w niedzielę, no to co myślę, że tak. Myślę, że to byłoby efekt. Natomiast tutaj to raczej nie należy mieć złudzeń. Ja tutaj to jest rola Platformy i Donalda Tuska przekonywać, że kula śniegowa i tak dalej. No znowu, żeby narzucić pewną interpretację i wymusić. No, sami widzicie. Wymusza się to, Platforma, sam Donald Tusk, wymusza to, o czym pan profesor wspomniał, czyli takie przymuszenie pozostałych liderów tych mniejszych partii opozycyjnych, do tego, żeby stanęli w jednym szeregu. Oczywiście ten szereg nie jest równy. Na czele mamy szeregu... Mamy hierarchię tutaj, tak. Ale chodzi o to, żeby ustawić się w tej hierarchii. Tak. Żeby się podporządkować tej hierarchii. Co ciekawe, gdy ja rozmawiam w naszym studiu z przedstawicielami takich szeregowych posłów, czy to Lewicy, czy to PSL-u, czy to Szymona Hołowni partii, czyli Polska 2050, to widzę, że tam jest pełna gotowość do podporządkowania się tej hierarchii i do wejścia w układ właśnie jedna lista. Natomiast wśród liderów aż tak dużego entuzjazmu nie widać. Wydaje się, że spora część elektoratu też nie miałaby nic przeciwko, ta taka najbardziej, powiedziałbym, antypisowa. Czy to Lewicy, czy PSL-u, żeby pójść na jednej liście. Liderzy chyba im to jest nie w smak. I tak jak niektórzy komentowali ich obecność na marszu, palili, ale się nie zaciągali, żeby sparafrazować byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak to będzie? W jakiej sytuacji teraz są mniejsze partie opozycyjne? Bo liderzy nie zostali usatysfakcjonowani. Pewnie by poparli te radykalne odłamy swoich partii elektoratu prawdopodobnie, gdyby odegrali większą rolę na tej demonstracji. Byli nieusatysfakcjonowani prawdopodobnie, co zostało odnotowane. Ja tego tak nie odbierałem, bo siłą rzeczy, nawet gdyby Donald Tusk postawił koło siebie i mieliby po 20 minut każdy, to myślę, że i tak przecież doszłoby do zdominowania ich przez Donalda Tuska i oni chyba tego mają świadomość, także mają świadomość cały czas ograniczeń. Z tego punktu widzenia ten ruch i te kilkaset tysięcy osób na ulicach Warszawy, tutaj z ich punktu widzenia raczej nic nie zmieniły, no bo w końcu ich punkt widzenia to jest punkt widzenia liderów określonych partii politycznych, których zadaniem jest odegranie tak dużej roli jako poszczególne partie, jak to jest możliwe, a nie przyłączenie się do bloku, bo doskonale wiemy przecież, że im tak specjalnie nie zależy, im jest raczej wszystko jedno, PSL-owi, Polsce 2050 i Lewicy nawet, im jest wszystko jedno, kto wygra wybory, czy to wygra Platforma, czy wygra PiS, bo dla nich ta sytuacja nie jest najgorsza obecna, jeżeli wygra PiS i będzie ponownie rządził. Będą cały czas występowali jako obrońcy demokracji, także... No, ale wygrana Platformy Obywatelskiej, która zapewne nie będzie... Obsadzenie stanowisk pociągnie za sobą, oczywiście, ale zróbmy bilans kosztów i zysków. No powiedzmy, zyski polegają, obsadzamy stanowiska sekretarzy stanów, ministrów, może wicepremiera. Czy to się w gruncie rzeczy na dłuższą metę opłaci, biorąc pod uwagę, że doskonale znamy, mówię tutaj ustami na przykład Kosiniaka-Kamysza czy Hołowni, co zrobi Donald Tusk po paru miesiącach z tym rządem, prawda? Więc tutaj cały czas to ryzyko nie znikło. Więc tak sądzę, a co do elektoratu, tak jak pan słusznie wskazał, część na pewno chciałaby, nie ma nic przeciwko połączeniu się z elektoratem, elektoratem Platformy Obywatelskiej, ruch Hołowni chociażby, który wyewoluował. Tak, właśnie są to ludzie obrażeni na Platformę. Ale z drugiej strony druga część wyewoluowała po to, żeby się odłączyć. No i tutaj to się nic nie zmieniło. Nie mówiąc już o elektoracie Platformy, no
Chcieliby pewnie, żeby ich było więcej, ale no połączyć się z lewicą, z elektoratem lewicy, to nie bardzo, więc tutaj trochę cały czas mamy te elementy. Mamy przejścia z kolei wśród polityków lewicy do Platformy. Informacja z dnia dzisiejszego o pani poseł Pawliczak, która rozbrat chyba bierze z lewicą, by przejść do Platformy. Jak widać, przesunięcia między partiami wśród polityków nie są w polskiej polityce czymś szczególnym. Nie, nie są. Platforma trochę staje się bardziej lewicowa, tak. W związku z czym no, jakby nie traci pani. Nazwisko pan wymienił, które nie jest znane o głowie elektoratu, w związku z tym nie ma to szczególnego znaczenia, aczkolwiek mamy tutaj do czynienia z tego typu przejściami w jedną stronę, jednokierunkowymi, raczej do Platformy w ciągu ostatnich miesięcy, prawda, raczej, tak. Chociaż odpływy też są, prawda. Dobrze. Jak będzie sprawa skutków 4 marszu, 4 czerwca kształtowała naszą politykę? Przekonamy się, tak jak pan profesor powiedział, w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, nawet dwóch, trzech, bo wtedy będzie można to ocenić z większej perspektywy. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze pewnym wydarzeniom z obszaru prawnego. Dwa wyroki. Jeden wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący zmian w polskim sądownictwie. Tyle, że dotyczy to sytuacji, która już od dawna nie ma miejsca w polskim sądownictwie. Jest traktowane właśnie jako pewien falstart, ale z drugiej strony przytarcie nosa Polsce, pokazanie, że... Powód musi się znaleźć. Tak. Tak od razu się nasuwa. Nie ma nic takiego, no ale to przypomnijmy, tak, ogółowi europejskiego. Być może tutaj o to chodziło, no bo we wszystkich komentarzach nawet przedstawiciele opozycji tak nie mają nic przeciwko tego typu interpretacji, że w gruncie rzeczy trochę to jest spóźnione. Ciekawi mnie kwestia tych kar już naliczonych. Od pewnego momentu już o połowę zmniejszone było to naliczanie, bo nie słyszałem cały czas jakiejś próby rozwiązania tego, bo myśmy nie zapłacili ani centa na razie z tego i o ile mi wiadomo, polski rząd nie deklaruje chęci zapłaty tej kary. Kara nie została umorzona chyba, o ile mi też wiadomo. Tam trochę tego narosło. Jak pan profesor myśli, jak to będzie rozstrzygnięte? Nawet w Rzeczpospolitej przeczytałem w czasie przeszłym, że myśmy płacili tak, jakbyśmy przestali płacić. No, jakoś nastąpiło duże złagodzenie, przesunięcie na drugi plan tych kosztów, jakie ponosi polski rząd za ten opór wobec Unii Europejskiej. Trudno to, trzeba by się znać na tym, więc dokładnie to chyba tego... Chyba komornika nam nie wyślą w ciągu najbliższych trzech dni, ale żeby to ściągnąć. Mam jeszcze taki komentarz, jeżeli wolno, bo tam z jednej strony, że nie ma innego powodu do tego, żeby Polskę karać, więc trzeba przypomnieć, za co była karana. Z drugiej strony nie zapominajmy, że chodzi o to, żeby właśnie zrobić wszystko, bo mamy czas, bo są wybory. Jednak być może, no, brzmi to wręcz paradoksalnie i humorystycznie, ale może Trybunał Europejski wie o tym. Trybunał, który nie powinien w ogóle tego brać pod uwagę, ale zdaje się, że jednak bierze. No, spora część polityków wchodzących w skład elity politycznej Unii bynajmniej nie ukrywa swoich sympatii i tego, co chciałaby w Polsce. I co tu dużo mówić, sędziowie również nie są wolni od swoich sympatii politycznych. Może nie powinni tego w jakiś taki oficjalny sposób pokazywać, ale na pewno te sympatie mają. Drugi wyrok, o którym chciałbym porozmawiać, to jest wyrok już naszego krajowego sądu dotyczący wydobycia węgla brunatnego i działalności elektrowni w Turowie. Rzecz zaskakująca, bo do tej pory mieliśmy właśnie pewne próby podszczypywania nas z zewnątrz. Ta elektrownia to jest ponad 7% produkcji energii elektrycznej dla całego kraju. Dużo. To jest wraz z podwykonawcami, z osobami związanymi z elektrownią, tysiące ludzi zatrudnionych, którzy gdyby wprowadzić ten wyrok w życie, z dnia na dzień straciliby utrzymanie. Stroną, która składała powództwo, były organizacje pozarządowe Greenpeace i jeszcze jedna z fundacji. Polskie, czeskie, niemieckie. Jak to wszystko skomentować? Po której stronie stają polskie sądy?
aż się nasuwa takie zdanie, takie stwierdzenie Polacy przeciwko Polakom. Mm-hmm. W końcu w polskich sądach zasiadają tak. Polacy, no i działają na niekorzyść tych kilkuset tysięcy, mówię tutaj o zatrudnionych, już nie mówiąc o udziale w energetyce polskiej, także, a wszyscy są tego mm-hmm. świadomi, więc o co tutaj chodzi? No można tylko powtórzyć, no o co wam chodzi? Występujecie mm-hmm. przeciwko Polsce, interesom społeczeństwa polskiego, no żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. No, mamy tutaj do czynienia z tego typu zależnością i pewnie sędziowie będą tak argumentować, a poza tym prawo jest bezstronne w tym rozumieniu, tylko bezstronne, no zajmuje stronę tej strony skarżącej. Skarżącej, właśnie. Co ciekawe, pan profesor powiedział, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dzisiaj słuchałem rano w Polskim Radiu 24 rozmowy redaktora Skowrona z posłem Siemoniakiem, który powiedział, tak, no, on zdaje sobie sprawę, że wyłączenie tej elektrowni to byłaby katastrofa wręcz dla Polski, że mają świadomość również ludzie na opozycji. Mają świadomość, że powstała taka kula śniegowa, ona się toczy i nie sposób z niej zejść. Jeżeli chodzi również o opozycję, no to to stwierdzenie pana Siemoniaka o tym by świadczyło, że nie może się on już od tego uwolnić, ani oni się nie potrafią uwolnić, a sędziowie stają po ich stronie. Zwraca uwagę pan poseł na to raczej, żeby poszukać winnych w polskich urzędach, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, bo przecież sąd przegląda dokumenty, znajduje tam jakieś nieprawidłowości i że musiały w poprzednich latach zajść jakieś po stronie polskiej nieprawidłowości, jeśli chodzi o kwestie relacji z Czechami, z Niemcami, że sąd dopatrzył się tutaj podstawy do takiego wyroku. Oglądałem wczoraj w telewizji publicznej taki program cykliczny po 20, czy minęła 20, coś takiego, w której reprezentant lewicy, niestety nie pamiętam nazwiska, wysunął podobny argument, że w gruncie rzeczy jest to wina niedopatrzenie. Tak, słowo tak, niedopatrzenie tak. polskiego rządu, mhm. nawet nie taka krytyka otwarta. Więc jakoś trzeba było to po prostu skomentować i mamy mhm. do czynienia z tego typu komentarzem łagodnym, takim popierającym, nakazujący pewne zrozumienie dla tego wyroku sędziowskiego, że to jednak w gruncie rzeczy tak, nic no, dziwnego. No w papierach coś się nie zgadza, no. trudno. I trzeba nie należy zamknąć. Tego tak dramatycznie traktować, mm-hmm. jak traktuje obóz rządzący. Takie wyroki na pewno, przynajmniej wśród tych ludzi, których potencjalnie dotykają, nie wzbudzą poparcia dla opozycji, bo jest to jednoznacznie kojarzone z opozycją. Tego rodzaju działanie, mimo właśnie takich wypowiedzi przytoczonych przez nas obu, dystansujących się lekko, czy próbujących złagodzić ten wyrok sądowy. Jakie czynniki mogą z kolei w nadchodzących tygodniach i miesiącach dawać trochę paliwa opozycji wyborczego? Jakby zmiana ostrza krytyki, jeżeli chodzi o obóz rządzący. Wspomniał pan na chwilę przed programem o tych flagach, które nosili. Tak, tak. To było widoczne, dostrzegalne. W niedzielę manifestanci czy demonstranci, co było zupełnie nowym elementem, a nie flagi Unii Europejskiej, tylko że występujemy tutaj w interesie Polski, obrony interesów Polski, że trzeba zrobić, zastąpić ten rząd lepszym rządem, więc być może tutaj zmiana tej retoryki by zadziałała na korzyść, no ale znowu tego typu stosunek jak do Turowa jak na przykład, jedno nie potrafi z drugim się tak, mamy nie. tutaj do czynienia z takimi sprzecznościami, a nad tym wszystkim chyba w świadomości społecznej dominuje to, że tutaj chodzi o pokonanie za wszelką cenę Prawa i Sprawiedliwości, obojętnie jakimi kosztami, więc ja sądzę, że żeby nie wiem co wymyślono i przejęto, jeżeli chodzi o tą retorykę Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Wydaje się to niemożliwe, bo Donald Tusk nie jest w stanie wycofać się, czyli bardzo konsekwentnie zejść z tego toru, który w tej chwili reprezentuje. Wydaje się, że trudno byłoby wskazać jakieś inne elementy, chociaż może będziemy mieli do czynienia z czymś takim. No. W stosunku do Rosji to Donald Tusk nie zmieni, bo będzie cały czas bronił, że on występował, że był rusofobem, nie mniejszym od Jarosława Kaczyńskiego prawdopodobnie, więc chyba tego nie musimy oczekiwać. To samo dotyczy stosunku do Unii Europejskiej, bo to są punkty newralgiczne, jeżeli chodzi o walkę z obozem, wydaje się, rządzącym. Jeżeli chodzi o walkę z inflacją, to tutaj nic nie obieca, bo już nie obiecał. W swoich wypowiedziach, co zostało, zwrócę uwagę na pewne elementy, również których się nie musi uwolnić, mianowicie powiedział, że wzrasta bezrobocie w Polsce i w dalszym ciągu mamy problem z emigrantami, co jest absolutną nieprawdą. To jest
niezgodne z faktami. Kto się nie interesuje polityką, nawet wie o tym, że to kompletnie przeczy faktom. Więc tutaj są takie elementy, które się neutralizują, mówiąc łagodnie nawzajem, w tych wystąpieniach i Tuska, i Platformy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Henryk Domański był moim i państwa gościem, a czekamy na kolejną rozmowę. Tym razem naszym gościem będzie poseł Mariusz Gosek.